nie jest mój to pierwszy raz. Dlaczego się zdecydowałem? Bo mam rzadką krew. Zawsze twierdzę, że mam krew zwierzęcą, bo to jest zerówka z minusem. Kiedyś oglądałem taki program przyrodniczy, w którym powiedziano, że zwierzęta mają grupę zerową. Poczułem się czasami w tym momencie jak lew, no bo ludzie, którzy mają grupę zerową, jak rozmawiałem kiedyś w stacji krwiodawstwa, to jest rzadkość. Ja mogę dać każdemu, ale przyjąć tylko zerową z minusem. I stwierdziłem, że od czasu do czasu warto dać krew chociażby dla samego zdrowia, dla samego faktu. Poczuć się inaczej, lżej, wygodniej, fajniej i milej. Po prostu też jest to odruch ludzki, bo po prostu krew ratuje życie. Dlaczego my jako ludzie nie możemy pomóc komuś innemu? No i z tej właśnie przyczyny tutaj się znalazłem. Nigdy nie liczyłem, bo po prostu to jest taki ludzki odruch. A ile razy? Czy to jest ważne? Dla mnie nie. Oddaję krew dzisiaj po raz pierwszy. Trochę boję się oddawania krwi, ale postanowiłam, że dobrze jest zrobić coś dobrego dla innych. No cóż, wiem, że ta krew się nie zmarnuje, że będzie użyta do dobrych celów. I uważam też, że dobrze jest czasem robić coś, czego się obawiamy, po to, żeby to przyniosło jakieś większe dobro po prostu. I to też taka okazja do sprawdzenia siebie, czy naprawdę jakby jestem w stanie jakby sobie pozwolić na zniesienie lekkiego niepokoju. No mam nadzieję, że wszystko dobrze przebiegnie, bo jeszcze nigdy nie wiem, jak to jest, ale jestem dobrej myśli. Usłyszałam o tej akcji na mszy akademickiej i myślałam już wcześniej o tym, żeby iść do punktu krwiodawstwa, ale tak mam bliżej tutaj, więc to był taki dodatkowy bodziec. Akcja Krew dla Jezusa organizowana jest po raz czwarty przy kościele Ojców Jezuitów, przy parafii Najświętszego Imienia Jezus. Organizuje jezuickie duszpasterstwo akademickie. Poprzez tą akcję chcemy propagować krwiodawstwo, które no nie jest jeszcze aż tak bardzo popularne, jak byśmy tego chcieli. Łódzki Bank Krwi ma bardzo, bardzo mało krwi, jest wiele osób potrzebujących. Poza tym jest teraz Wielki Post. Wielki Post to nie tylko post, który jakieś postanowienia, które mamy, ale również jałmużna. Jezuickie Duszpasterstwo Akademickie nie chciało ofiarować jakichś materialnych rzeczy. Chcieliśmy ofiarować cząstkę siebie, krople miłości, tak jak mówi to nasz plakat. Krople miłości, czyli krople krwi. Coś, czego nie możemy kupić, coś, co jest niezwykle cenne i może bardzo często ofiarować komuś życie. Akcja organizowana jest po raz czwarty. Co roku cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. W ubiegłym roku oddaliśmy około 25 litrów krwi. To jest bardzo dużo jak na 4 godziny akcji. Mam nadzieję, że będzie jeszcze możliwość organizowania jej co roku, tak jak Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, do końca świata jeden dzień dłużej. No, naprawdę czuję teraz dużą satysfakcję. Udało mi się nawet dość sprawnie oddać te 450 ml krwi, nie było żadnych problemów. I mimo, że czuję się trochę słabo fizycznie, to naprawdę jestem bardzo szczęśliwa. Mam dużą satysfakcję z tego, że oddałam krew. Więc polecam to naprawdę szczerze wszystkim, którzy chcieliby dać coś naprawdę tak z siebie drugiemu człowiekowi, który jakby akurat jest w potrzebie. Zrobić coś po prostu dobrego. Bardzo polecam. Powiem tak. Dobrze się czuję. Jeśli mogę coś powiedzieć, to chciałbym, żeby zrobił to chociaż każdy człowiek raz w roku. Nie to dlatego, że idą święta i jest Wielkanoc i jest zmartwychwstanie Pana Jezusa, ale dlatego, że dla samego człowieczeństwa, żeby chociaż raz do roku, tak jak w katechizmie jest napisane, że chrześcijanin powinien chociaż raz do roku iść do spowiedzi, to tak jak w katechizmie ludzkim powinien chociaż raz do roku oddać krew. Sam dla siebie podarować coś drugiemu człowiekowi. Może uratuje mu życie. I ja tak uważam, żeby chociaż raz do roku każdy człowiek zdrowy, dorosły powinien oddać krew. Tak jak w katechizmie powinien raz do roku iść do spowiedzi, to jako człowiek powinien raz do roku oddać krew. I to wszystko. Dziękuję bardzo.